Cześć moi drodzy, witajcie w odcinku o Gwieździe Miesiąca września. Nie wiem, czy udało mi się we wrześniu opublikować ten odcinek, jeśli tak, to jest. Jeśli nie, to wybaczcie. Długą część tego miesiąca spędziłam za granicami naszego kraju i nie miałam jak robić odcinku, więc mam nadzieję, że się wyrobiłam. Jeśli nie, proszę wybaczcie mi. Mam nadzieję, że Neil Sedaka będzie osobą, która pozwoli mi Was udobruchać, bo był nie tylko świetnym wokalistą, ale przede wszystkim świetnym pianistą, kompozytorem i muzykiem. I sami zadecydowaliście, że będzie gwiazdą września, więc dzisiaj postaram się Wam jak najciekawiej opowiedzieć jego historię. A co się działo w jego życiu? Działo się dużo i jest to przykład na to, że raz osiągnięty sukces nie wystarcza nam na całe życie. Trzeba bardzo się starać, żeby go podtrzymać, a czasem nawet przez jakiś czas pozostawać w cieniu. Jesteście ciekawi, jak wyglądała jego kariera? Zostańcie więc ze mną, ja Wam wszystko zdradzę i już zaczynam. Neil Sedaka był amerykańskim piosenkarzem żydowskiego pochodzenia. Urodził się jako najmłodszy z dwójki dzieci swoich rodziców, mając starszą siostrę. Dzieciństwo spędził głównie w żydowskiej dzielnicy na Brooklynie w Nowym Jorku. Jego ojciec Mac, Żyd pochodzenia tureckiego, był taksówkarzem. Był także świetnym graczem w tenisa. Ale Neil ma także korzenie polskie. Za sprawą swojej mamy. Jego mama była pół Polką, pół Rosjanką. I to właśnie jej zawdzięczamy to, że Neil był muzykiem w przyszłości, ponieważ kiedy zobaczyła, że ma zdolności muzyczne, zrobiła wszystko, co w jej mocy, żeby jej syn się rozwijał pod tym kątem. Wiedziała, że może zrobić karierę, ponieważ już w jej rodzinie były talenty muzyczne, które odnosiły niemałe sukcesy. Jego babcia była pianistką i koncertowała. A w szkole, kiedy chodził na lekcje fortepianu, jego nauczyciel muzyki stwierdził, że coś tutaj musi być nie tak, że dziecko tak szybko robi postępy i tak dobrze gra. Odesłał go więc do domu z notatką, że na pewno musi brać lekcje dodatkowe gry na fortepianie, chociaż się do tego nie przyznaje. No kiedy mama potwierdziła, że nie, to szybko stało się jasne, że mamy tutaj do czynienia z nadzwyczajnym talentem. A przyszły muzyk dołączył do Juilliard School of Music w wieku 8 lat. Kontynuował tam naukę do 16 roku życia. A jego dzieciństwo jest przykładem na to, że pieniądze nie są najważniejsze do tego, żeby było szczęśliwe. Chociaż dwupokojowe mieszkanie dzielił z bardzo liczną rodziną, bo mieszkali tam dziadkowie, 5 ciotek, a także cała jego rodzina, przyznawał, że był rozpieszczany w domu. Bardzo też miał dobry kontakt z ojcem, z którym wspólnie uwielbiał grać w piłkę nożną. Ale poza piłką i muzyką klasyczną, którą trenował w szkole, bardzo lubił też rocka. I już w wieku 13 lat nawiązał współpracę z Howardem, który był jego sąsiadem i 16-letnim poetą. Widzicie, że Neil od początku wiedział, jak ma robić, co ma robić, żeby osiągnąć sukces. Wiedział, że będzie chciał komponować, a do tego potrzebne były mu fajne słowa. I zaczął pisać muzykę do wierszy sąsiada. Tak rozpoczęła się współpraca, a ten duet pierwszy raz znalazł się w centrum zainteresowania za sprawą piosenki Stupid Cupid, śpiewaną przez Connie Francis. I choć jeszcze ten głupi Cupidyn nie pozwolił mu na tyle zasłynąć, żeby on sam stał się gwiazdą, ale już sprawił, że ten młody mężczyzna został zauważony w branży muzycznej. Otrzymał czek w wysokości 54 tysięcy dolarów, co zapewniło mu także bezpieczeństwo finansowe. A wraz z przyjacielem nadal tworzył muzykę, nadal pisali teksty i powstały takie przeboje jak I Love My Baby i While I Dream. A Neil był w szkole średniej już bardzo popularny. Czemu? No grał muzykę rozrywkową na fortepianie, na pianinie. No to wiecie sami. Na różnych imprezach był gwoździem programu. W 1956 roku wziął udział w konkursie muzycznym w Nowym Jorku i był jednym z 5 laureatów. I jeszcze podczas szkoły w duecie kompozytorsko-poetyckim, podpisali kontrakt z wytwórnią muzyczną Atlantic Records i pisali głównie muzykę dla afroamerykańskich piosenkarzy. Ale potem Neil pomyślał, ja tworzę muzykę dla kogoś, są to niejednokrotnie wielkie hity, wielkie przeboje, coraz lepiej mi idzie, widzę w tym potencjał, czemu mam cały czas być człowiekiem w cieniu? I chciał bardzo za namową współpracowników, za namową bliskich osób, wyjść z cienia i postawić na karierę solową. Jednak był też osobą, która przez to, że całe życie ciężko pracowała na swój talent, na rozwój tego talentu właściwie, i uważał, że bez przygotowania będzie mu ciężko, a przygotowania wokalnego nie miał. Dlatego był czasem tak zestresowany, że dosłownie matka musiała go wypychać na scenę. W roku 1958 wraz z Connie Francis duet Sedaka Greenfield nagrał inne przeboje takie jak
The Diary i O Carol, dedykowany ówczesnej dziewczynie Sedaki. I ta właśnie piosenka ugruntowała jego pozycję nie tylko jako twórcę muzyki, ale także jako piosenkarza. Zajęła nawet 20 miejsce w Hot 100 i stała się międzynarodowym hitem, więc nie tylko w Stanach, ale w ogóle na świecie była to piosenka popularna, zresztą na pewno ją znacie. I jest to też dowód na to, że nie warto się poddawać, bo kiedy podpisali ten kontrakt, to wypuścili kilka piosenek wcześniej i żadna z nich nie była wielkim hitem. Wytwórnia nawet zdecydowała się zawiesić produkcję i promocję kolejnych utworów, a tu nagle taki hit. Ale wiecie, czemu tak się stało? No bo przyjaciele postanowili przeanalizować, co do tej pory robili źle, że tych hitów nie było. Przeanalizowali, co się słucha i na tej podstawie stworzyli właśnie tę piosenkę. Można by więc rzec, że jest pewien przepis na hit, chociaż artyści zawsze mówią, że nie ma, ale no, nie jest to chyba taki oczywisty przepis, który każdy może skopiować, bo nie zawsze już samemu Sadace to wychodziło w przyszłości. Później ukazał się debiutancki album wokalisty Neil Sedaka, który był nominowany do nagrody Grammy. A Sedaka wylansował kolejne utwory Stairway to Heaven, You Mean Everything to Me, Hollander Girl czy One Way Ticket. Popularność wielką zdobył głównie w latach 50. i 60. Jego piosenki nagrywali tacy artyści jak Abba, Cher, Gloria Estefan, Carole King, Elvis Presley. W 1961 roku wydał dwa albumy studyjne. Oba zresztą zostały ponownie wydane w latach 90. W 1962 roku osiągnął szczyt swojej kariery piosenką Breaking Up Is Hard To Do, która osiągnęła pozycję numer 1 na liście Billboardu. Tego samego roku wydał kolejny przebój Next Door To An Angel, który osiągnął największy punkt na 5. miejscu tego samego wykresu. Co jest, jak się domyślacie, niesamowitym osiągnięciem. Były to niesamowite wielkie hity, które na pewno pamiętacie również do dziś. A lata 60. były dlatego muzyka owocne nie tylko jeśli chodzi o pracę, ale także o życie prywatne. Ponieważ w 1962 roku Neil Sedaka poślubił swoją wybrankę, którą poznał 4 lata wcześniej, grając w zespole w ośrodku należącym do ojca dziewczyny. Była to ponoć miłość od pierwszego wejrzenia, właściwie w jednym momencie się poznali, stali się nierozłączni, a później wokalistka, chcąc towarzyszyć swojemu mężowi w rozwoju kariery, została jego menadżerką. Para doczekała się 2 dzieci. Córka dorastała jako artystka nagrywająca wraz ze swoim ojcem. Później pracowała także jako wokalistka reklam telewizyjnych i radiowych. Syn artysty natomiast jest scenarzystą do telewizji i filmów. Ale później Neil Sedaka zszedł z piedestału, wrócił do tego, od czego zaczynał, czyli pisał utwory i muzykę dla innych artystów. W tym czasie także rozstał się ze swoim przyjacielem, autorem tekstów. Nagrał także kilka mniej już znaczących albumów. Bardzo ważna jednak w jego karierze była współpraca z Eltonem Johnem. Warto także dodać, że artysta powrócił w latach 70. Przeniósł się także do Anglii, gdzie stał się bardzo popularny jako artysta koncertowy. Nagrał także kilka piosenek, trafiając na brytyjskie listy przebojów, na przykład z piosenką That's Where. Ale oprócz języka angielskiego nagrywał także w innych językach, a jego muzyka osiągała bardzo dużą popularność w takich krajach jak Włochy, Hiszpania, Niemcy, Japonia, Francja. Nagrywał także w języku hebrajskim. I stał się naprawdę bardzo popularnym artystą koncertowym, który jeszcze do niedawna koncertował właściwie na całym świecie. W 1982 roku mężczyzna nagrał jeszcze 2 albumy, zmienił także wytwórnię płytową, ale po tych doświadczeniach, ponieważ te albumy również nie przebiły się tak jak poprzednie, postanowił założyć własną wytwórnię płytową, żeby mieć większy wpływ na promocję oraz to, jak jego krążki wyglądają i gdzie są dystrybuowane. Jednocześnie kontynuował występy koncertowe w USA i Europie. Uczestniczyły w nich miliony jego fanów. Warto wspomnieć, że mimo iż artysta rozstał się w pewnym momencie ze swoim przyjacielem, to nie zapomniał o nim. I po jego śmierci w 1986 roku wydał 2-płytowy album poświęcony jego pamięci, My Friend. Natomiast w 2003 roku ukazał się Show Must Go On z największymi przebojami artysty. Jak widzicie, więc można być gwiazdą i mieć poukładane życie, jak również wiernych przyjaciół. Trzeba jednak mieć do siebie na pewno sporo dystansu i nie trzymać się tych pierwszych miejsc list przebojów, tego życia na świeczniku kurczowo. Myślę, że tutaj tkwi właśnie sukces tego artysty, że potrafił pogodzić się z tym, co życie mu przynosiło, a także z tym, że nie zawsze niestety będzie się właśnie na piedestale. Oczywiście zachęcam Was, żebyście dali znać, jakie jest Wasze zdanie w tym temacie. Jakie utwory z repertuaru
repertuaru Nila Sedaki najbardziej lubiliście i lubicie do dziś? I oczywiście, jakich innych artystów powinnam wziąć pod lupę w przyszłości? Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do samego końca. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, a jeżeli wciśniecie dzwoneczek przy przycisku subskrybuj, to będziecie dostawać również powiadomienia o kolejnych moich filmach, a warto, bo przychodzę do Was już niedługo, obiecuję. O kim będzie odcinek? Zawsze możecie o tym zadecydować, jak w tym przypadku. Już niedługo wybierzemy przecież gwiazdę kolejnego miesiąca, więc naprawdę warto odwiedzać również moją kartę społeczność, a także moje social media. W takim razie jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, kochani. Dziękuję Wam za dziś. Wszystkie łapki w górę i miłe komentarze, a także za konstruktywną krytykę, jeśli coś Wam się nie podobało. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się, pa!